Szanowni Państwo, chyba wszyscy w tym momencie czujemy się szczęśliwi i w pewnym sensie uprzywilejowani, bo przecież 30 lat czekaliśmy na to, by laureatem pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina został znowu Polak. Rafał Blechacz zdobył nie tylko złoty medal konkursu, ale również nagrody specjalne za najlepsze wykonanie Poloneza, Mazurków i koncertu. W jego wykonaniu usłyszymy właśnie mazurki z opusu 56, H-dur numer 1, C-dur numer 2 i C-moll numer 3 oraz Poloneza Asdur opus 53. Pianista zagra na fortepianie marki Steinway. Przed Państwem zwycięzca 15. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, Rafał Blechacz.
Rafał Blechacz na bis grał walca w C-small, Fryderyka Chopina, oczywiście z opusu 64, numer 2. Proszę Państwa, wspaniały, można powiedzieć, fenomenalny pianista. Pan Bóg tak rozrzuca te talenty po świecie. Jedne talenty rodzą się w Tokio, inne w Szanghaju. Gdzieś tam Marta Argerich w Buenos Aires. A on urodził się w mieście Nakło nad Motecią. Nie studiował, tak jak wielu uczestników konkursu, w renomowanych uczelniach świata. Konserwatoria w Moskwie, w Paryżu, w Nowym Jorku. On studiuje w Bydgoszczy, w Akademii Muzycznej i ma znakomitą profesor. Zawsze tę samą, panią Katarzynę Popową Zydrą. Powiedziałem wczoraj, przepowiadając mu, że zdobędzie pierwszą nagrodę, że jestem przekonany, że ją otrzyma, że pani profesor Zydroń znalazła złoty kluczyk do jego osobowości. To był kolejny bis, proszę Państwa, walc minutowy, walc des-dur z opusu 64. Jak on wspaniale gra, jak on naturalnie gra na fortepianie, a poza tym można śmiało powiedzieć, że on jest reprezentantem polskiej szkoły pianistycznej. Tej szkoły stworzonej kiedyś przez Mikulego, który był uczniem Chopina, przez Aleksandra Michałowskiego, przez profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Kontynuatorem szkoły, która wydała tyle wspaniałych talentów. Także laureatów konkursu chopinowskiego. Halina Czerny-Stefańska, Adam Karasiewicz i jeszcze inni. To uczniowie profesora Zbigniewa Drzewieckiego. On, choć nie mógł znać profesora, jest kontynuatorem tej polskiej tradycji grania muzyki Fryderyka Chopina. Ujmujący, skromny i wielki jednocześnie.
jeszcze jeden bis był, to był Mazurek B-dur z opusu 17. Proszę Państwa, no, co tu dużo mówić. Narodził się nam jeszcze jeden bohater narodowy. Ciekawe, czy potrafimy docenić potęgę talentu tego młodego, wspaniałego pianisty. Bądźmy dumni, że mamy takiego artystę, mamy takiego chopinistę. Jeszcze wychodzi na estradę Rafał Blechacz. Ciekawe, czy jeszcze będzie grał. Publiczność z ogromnym entuzjazmem go przyjmuje, nic dziwnego. Ale jeśli nie będzie grał, to ja już żegnam Państwa. To była wielka radość uczestniczyć w tym konkursie, w którym mamy znów po 30 latach złoty medal. Żegnam Państwa, za 5 lat się spotkamy znów na kolejnym konkursie.